Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w krótkim, szybkim filmiku bez montażu. No niestety, widzimy się dzisiaj właśnie w takiej formie. Pomyślałam sobie, że jako taką ciekawostkę, coś, co mogłoby Was zainteresować, pokażę Wam te rośliny od Adrianny, które mi się ukorzeniają na dwa różne sposoby. No i tutaj, jak już możecie zauważyć, mowa tutaj oczywiście o tym filodendronie. Dragon, coś tam, dragon, coś tam. Tutaj jest od niego szczyt. W kubeczku drugim, no i tutaj, jeszcze razem z tym dużym dragonem, w jednym kubeczku, o oczywiście się nie mieszczę, znajduje się Pintant Lady Filodendron, i w stacji do ukorzeniania roślin znajdują się um, dwa, dwa kawałki, właśnie tego Pintant Lady. No i tak, w tych dwóch kubeczkach wlany jest y, Rizotonic i ten Super Trife, Super Trife. Super Drive chyba, nie wiem, jak to przeczytać. Mm, I tak, powiem Wam szczerze, że efekty tego Super Drive'a są. No wow! No bardzo, bardzo wow. Te roślinki są ze mną od 13 maja, a dzisiaj jest 2 czerwca, czyli to będzie 21 dni? 20, no 20-21 dni jakoś, tak? Nie będę teraz tego liczyć. Więc jakby, no dość długo, ale nic tutaj się za bardzo nie działo w tych, w tych kubeczkach. Ja mówię, kurczę, wiecie, już tak, mija trochę ten czas, mija, mija, mija. Ja tam zrobiły się lekko, tylko takie, wiecie, drobne punkciki białe, sugerujące, że o, w tym miejscu będzie się robił korzeń, co nie? I od jakichś właśnie dwóch tygodni. Co tydzień wymieniam e, tą wodę i właśnie od dwóch tygodni dodaję do tego e, rizotoniku również ten super drive. No, i chciałam wam pokazać efekty tego super drive e, w, w, po, w połączeniu, oczywiście, znaczy versus e, stacja do ukorzeniania roślin, w której jest tylko rizotonik, bo podobno nie powinnam tam wlewać B52. Więc przestałam wlewać, <gryw> więc jest tam tylko rizotonik. Uklęknę sobie tutaj obok. O, i weźmy sobie pierwszy kubeczek. No, w nim oczywiście jest y, bagienko, tak? Ten kubeczek jest już do umycia po tygodniu i y, muszę mu wymienić y, ten lizotonik y, i ten super drive na nowy, tak? Na świeży. Ale zobaczcie tutaj, jak fajnie. Już pęcło i już są całkiem długie te korzonki. Ja jestem naprawdę zadowolona, bo tak jak mówię, zanim tutaj nie dodawałam tego super drive, a ja go dodaję, powiem Wam tak. Biorę litr wody, wlewam. Y, rizotoniku 4 ml, tak, czyli 4 ml na litr, czyli według instrukcji, a tego super drive'a na litr daje 2-3 krople, dosłownie, 2-3 krople, krople, nie mililitry, to nawet nie jest pół mililitra, to są po prostu 2-3 krople, no i tutaj zobaczcie, jaki fajny jest efekt, naprawdę to się zrobiło tak fajnie, jak zaczęłam dodawać ten super drive, no i teraz zobaczmy sobie tutaj obok, co mamy, o, to jest ten dragon. Najpierw, może wam tak pokażę, tak? To ten dragon. O! I tutaj też są fantastyczne korzonki. Fajnie to widać. Nawet są y, włośnice. Włośniki, chociaż widzę, że to jest tak mokre, że teraz tego nie widać, ale ja wiem, że one tam są. Wyjmę teraz tego Pint and Lady. Tego. Tą ją, nie? Chyba. <laughs> chociaż to on, filodendron. I tutaj mamy tak. Tutaj mamy takie malutkie. Sporo ich tutaj jest. I tutaj też mamy taki malusi. I tutaj po długości też jest kilka takich. To ciężko mi to pokazać. O, tutaj widać. Gdzieś tu jeszcze coś jest. O nie, chyba nie. No ale tutaj ten boczny przyrościk rośnie sobie spoko. Ja już go dostałam z takim bocznym przyrościkiem. Ale on rośnie, tak? Co, co... Ym... To nie ulega żadnej wątpliwości, że on rośnie, bo ja widzę, że on jest po prostu coraz, coraz większy. Także zobaczcie, fajnie, popękał, popękał ten stary korzeń i robią się na nim te nowe korzonki. No i teraz pokażę Wam, tylko go tutaj odłożę, pokażę Wam jak wyglądają te Python, Python Lady ze stacji do ukorzeniania roślin, w której jest po prostu tylko rizotonik. Odsunę to może na sekundę, żeby to wyjąć. O! Wyciągam. I tutaj mamy prawie nic. Prawie nic. Coś tutaj troszeczkę popękały te korzonki. I widać już białe części. Ale to, co jest dla mnie szokiem, to to, że boczny przyrościk robi jeden z tych pędów. A tego nie było. Totalnie tego nie było, więc kiedy w jednym tygodniu przyszłam tutaj, żeby wymienić całą tą wodę w tej stacji do ukorzeniania roślin, i przyszłam w następnym, żeby zrobić to samo, i zobaczyłam taki malutki, wiecie, odrościk, bo to to już jest teraz całkiem spore. Natomiast taki, wiecie, malutki kikutek, mówię kurczę, jak fajnie. No i teraz znowu minął kolejny tydzień. I widzę, że on jest coraz, coraz większy, tak więc widać, że w stacji do ukorzeniania roślin ten Paint and Lady myśli raczej o wzroście niż o korzeniach, mimo że jest tutaj tylko ten rizotonik. Tutaj końcóweczka, jak widać, też rośnie. No i tutaj po długości jest kilka takich małych korzonków. Tutaj jest... Totalnie jakby taki nowy korzonek, w sensie z takiego oczka, które tam było, robi się taki mały korzonek, czyli generalnie efekt jest słaby, można by było powiedzieć, prawda? No bo wiecie, zakładamy, że stacja do ukorzeniania roślin pomoże nam właśnie w tym, żeby tych, tych korzeni było dużo, szybko i tak dalej. A tutaj się okazuje, że wychodzi na to, że zwykły kubek ze Super Trife, jeżeli chodzi o te rośliny. Ach, oczywiście, mądra ja, bo nie powiedziałam wam. Poczytałam sobie troszeczkę o tym dragonie o tym, i o tym Paint Lady, i okazuje się, że one ukorzeniają się dość kiepsko, dość długo. I wiecie, że to jest takie mozolne dość, prawda? Czyli wiecie, nie jak epipremium, które wsadzacie do wody i za chwilę strona korzeni, yy, tylko że faktycznie trwa to u nich trochę dłużej. Więc generalnie, yy, no, wiecie, tak czy siak, zakładałam, że w stacji do ukorzeniania roślin pójdzie temu Paint Lady yy, szybciej. No nie, no bo. Kurczę, to jest stacja do ukorzeniania roślin, jest tam bardzo wilgotno, ta woda płynie i tak dalej. Jeszcze rizotonik, woda natleniona, wilgotno, co nie, powinno być fajnie. A on dupa, zamiast robić korzenie, woli robić przyrost, nie? <laughs> tak. O, jeszcze mogę wam pokazać coś ciekawego, bo nawet nie wiem, jak to, będzie, jak to będzie w stacji do ukorzeniania roślin, ale do tego celu będę was musiała trochę podnieść, bo tego pewnie nie zobaczycie. Więc, sorka, trochę tutaj wami pogmyram. Do góry was trochę muszę unieść. O, o, tam stacja nawet widać. Zobaczcie tu. To jest ten. Um, filodendron. Light cream? Co, coś? Nie pamiętam już, jak on się nazywa, ale to generalnie y, stwierdziliście raczej wszyscy, że to jest po prostu zwykły Brazil. Okej, okay, mi to nie przeszkadza. Tak jak mówię, ja nie miałam, więc jakby. Nie napalam się na to że to, to, że to jest coś innego. No i tak. Tutaj te wszystkie białe korzeniasy, które widzicie, jest ich tutaj całkiem sporo. O, i tutaj. Tutaj jest jeden kawałeczek jakiejś innej roślinki, ale tam są tak drobne korzonki, że jakby. No nie będę tego wyciągać. W każdym razie tu wszystkie te białe, długie. Zobaczcie, ten jaki jest długaśny. <laughs> to jest również efekt tego. Super Drive'a. Teraz Was obniżę trochę do dołu. O Jazu, jak ciężko chodzi mi dzisiaj ten statyw. Co się dzieje? Yy, no, więc tak. Yy, tutaj również zaczęłam podawać tego Super Drive'a. Tam korzonki już też jakieś delikatne były. Ale jak one szybko zaczęły rosnąć, wiecie, w długość, jak ja dodałam ten Super Drive, no to, nie wiem, możecie mi nie wierzyć. Możecie sprawdzić sami. Ja jestem naprawdę zajarana. Teraz wyciągnę to... Tą część tego filodendrona e, Brazilczy, czy Bóg wie, czym on jest ze stacji, bo tutaj również sobie dodałam. E, no nie jest tak źle tutaj. O, zobaczcie, no może najpierw wam pokażę. Tutaj, oczywiście, jest kawałek e, epipremnum ale są tutaj te kawałki e, tego filodendrona. O, może tak. No, coś tu się jednak dzieje. Coś tu się jednak dzieje, nie jest tak najgorzej. Jest na pewno lepiej niż u tego Pint and Lady, bo jakieś tu korzonki wyłażą. No, coś, coś tu, coś tu, coś tu się dzieje, więc no nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Ja tak czy siak uwielbiam tą stację do ukorzeniania roślin. Po tym, co ona zrobiła mojej tajce, jak cudowne zrobiła jej korzenie, no to ja jestem zachwycona. I poza tym, wiecie co? Przyzwyczaiłam się już do tej stacji do ukorzeniania roślin. Naprawdę, ona mnie cieszy, to, to mnie bawi, tak? Wieczorami, kiedy ją wyłączam... Wy... Wyłączam! <gryw> wyłączam ją! <gryw> Mój Boże! <gryw> Kiedy tak, kiedy już po prostu klikam guzik i już się robi cicho, to powiem Wam szczerze, jest mi dziwnie. Jest mi dziwnie cicho, jest mi tak wiecie, nienaturalnie. No dobra, no ale nie, nie o moich odczuciach będziemy sobie tutaj gadać. Generalnie, no ja jestem w szoku, tak? Roślinki są ze mną krótko, bo od 30. od, fud, nie 30, od 13 maja, dzisiaj jest 2 czerwca, więc no generalnie, jeszcze jak na roślinki, które w tych dwóch przypadkach, znaczy w zasadzie w dwóch kubeczkach, w trzech przypadkach dość ciężko ponad się ukorzeniają, no to, no to nie jest tak źle. Tamte, co są w stacji, oczywiście dalej zostawiam w stacji, niech one tam sobie będą, niech się tam ukorzeniają. Natomiast te będę im po prostu co tydzień wymieniać, zresztą w stacji też, ale tutaj będę co tydzień wymieniać im te, te, te kubeczki, ja je myję, ja wam przysięgam, ja wiem, że to wygląda na bardzo zasypiałe, ale to jest efekt po tygodniu, bo dzisiaj jest czwartek, a ja to robiłam w zeszły czwartek wieczorem. No ale czwartek to czwartek, prawda? Więc jakby ten syf, to, to, nie, to nie jest efekt tego, że ja nie dbam, tylko autentycznie tak to się wszystko osadza. Nie wiem, czy to robi ten super drive, czy może on to robi razem z połączeniem z rizotonikiem, bo jak używam samego rizotoniku, to nie mam takiego burdelu, że tak powiem, w kubeczku czy w osłonce, więc nie wiem. No ale tutaj, w tym filusiu no to, to ja jestem w szoku, no nie, to jest po prostu zwykła szklanka um, Rizotonik i ten Super Drive i, i rośnie to zdecydowanie, zdecydowanie fajniej no ale to oczywiście nie ma na względzie pokazania Wam, że stacja do ukorzeniania roślin nie działa i że to jest badziewie i tak dalej, no bo nie, ona działa jak najbardziej tylko jakby tutaj chciałam Wam pokazać swoje zaskoczenie tym Super Drive'em bo jakby nie stosowałam go jeszcze w niczym innym niż tylko właśnie w nowych roślinkach, w takich maluszkach, tutaj mam na przykład tego mm, Milk Confetti, w ogóle udało mi się opanować tę mszycę, zrobiłam dwa opryski, nigdzie ich nie widzę, więc jest chyba ok, w każdym razie no, na przykład do niego dodaję też y, Rizotonik, też ten Super Drive i coś jeszcze chyba mu podawałam, tutaj... To co widzicie, to jest po prostu stary keramzyt. No, używałam z recyklingu, że tak powiem, keramzytu. I ten się po prostu nie doczyścił tak super. Stąd taki wynik. No, no dobra, widzę, że gadam dość długo. W każdym razie, no. Ta, tak, tak, pomyślałam sobie, że coś takiego Wam pokażę, że może to Was zaciekawi, e, może Was to trochę rozerwie, <śmuchy> nie wiem za bardzo. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną. Tak, o, ponad 12 minut, wow, się rozgadałam! <śmuchy> Jak szalona po prostu! No, także tak, także no cóż, no życzę Wam udanego weekendu. Mam nadzieję, że w weekend pogoda będzie fajniejsza, no bo w tym tygodniu to tak strasznie w kratkę. A to pada, wieje, że łeb urywa. <grywa> A następnego dnia słońce. Dzisiaj znowu z samego rana u mnie lało. Teraz widzę jakieś słońce, aż, aż strach wyjść z domu generalnie, bo nie wiadomo, co Cię spotka. No, także tak. No nic, kochani. Udanego, sympatycznego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek. W poniedziałku w Growboxie. Pa!